Cześć! W tym filmie będzie o pielęgnacji trawnika na podstawie artykułu Leroy Merlin. Link wstawiam pod filmem. Uważam, że jest tutaj dużo ciekawych i ważnych informacji, ale napiszcie w komentarzach, jakie macie związane z tym doświadczenia i na pewno nie jedna osoba z tej wiedzy skorzysta. Jak i kiedy kosić trawę? Po pierwsze, należy kupić odpowiednią kosiarkę, dobraną pod powierzchnię, jaką zamierzamy kosić. Niezależnie od tego, jaką kosiarką zamierzamy pracować, przed rozpoczęciem sezonu zawsze należy sprawdzić stan elementu tnącego. Noże powinny być bardzo dobrze naostrzone, bo inaczej rwą źdźbła trawy zamiast je ciąć, a na młodym trawniku, gdy rośliny nie są jeszcze dobrze ukorzenione, mogą nawet wyrywać całe kępki. Wysokość koszenia. Dla kondycji trawnika zakładanego z siewu ważne jest jego pierwsze koszenie. Wykonuje się je dopiero, gdy źdźbła osiągną wysokość 8 do 10 cm. Pierwsze 3 razy skraca się je tylko o 1-1,5 cm, a potem coraz niżej, aż do planowanej wysokości. Panuje wprawdzie ostatnio kult niskiego koszenia na wysokość 2-3 cm, ale w naszym klimacie lepiej rosną trawy skracane do 4-6 cm wysokości. Wyjątek można zrobić dla doskonale nawadnianego trawnika ozdobnego, czyli dywanowego, po którym się nie chodzi. Nigdy nie należy przycinać trawy więcej niż o połowę. Lepiej doprowadzić go do określonej wysokości w kilku kolejnych etapach. Zbyt niskie skoszenie darni powoduje odkrycie delikatnych, uprzednio osłoniętych części rośliny, które ulegają spaleniu w intensywnych promieniach słońca i trawnik przez jakiś czas będzie wyglądał nieestetycznie. Wysokość koszenia należy też zawsze dostosować do panujących warunków pogodowych. Podczas upałów lepiej kosić nieco wyżej, bo trawy są wtedy odporniejsze, a przy tym chronią podłoże przed przesuszeniem. Natomiast gdy jest chłodniej, lepiej kolejne koszenie wykonywać w nieco większych odstępach czasu, bo trawy wolniej rosną. Jak często kosić? Częstotliwość koszenia należy też dostosować do rodzaju trawnika. 2 razy w tygodniu trzeba kosić trawnik ozdobny, bo powinien charakteryzować się niską, około 3 cm, doskonale gładką murawą. Raz, ewentualnie 2 razy, nie niżej niż na wysokość 4-6 cm, trawnik rekreacyjny, który musi być odporny na deptanie. W miejscu zacienionym, gdzie panują warunki niesprzyjające wegetacji traw, warto skracać je do 5-6 cm i kosić raz w tygodniu. A trawnik łąkowy, łąkę kwietną, najlepiej 2-3 razy w roku na wysokość 8-10 cm. Kiedy kosić? Ważna jest też pora koszenia. Zabieg ten należy wykonywać rano lub późnym popołudniem. Liście są wtedy jędrne, więc noże tną je skuteczniej. Trawa nie powinna też być mokra, bo będzie się kleiła do noży i blokowała je, a na powierzchni trawnika powstaną zbite pecyny ściętych pędów. Nie należy kosić w porze, gdy słońce silnie operuje, ani w upalne dni, gdy liście traw są mniej sprężyste i trudniej jest je równo przeciąć, a miejsce cięcia zostaje przypalone i żółknie. Jesienią kosimy tak długo, jak trawa rośnie. Zazwyczaj ostatnie koszenie wykonuje się w połowie października. Na zimę nie powinno się zostawiać źdźbeł długich powyżej 8 cm, bo to sprzyja rozwojowi chorób grzybowych. Jeżeli zaniedbamy koszenie przed zimą, wiosną część liści będzie pożółkłych, część martwych. Może się też zdarzyć, że trawnik opanowany zostanie przez pleśń śniegową. W takiej sytuacji pierwszym zabiegiem powinno być niskie przycięcie darni. Im niżej, tym lepiej. Pokos bezwarunkowo należy starannie wygrabić. Kierunek koszenia. Kierunek koszenia w kolejnych tygodniach powinien być prostopadły do poprzedniego. Na przykład raz prowadzimy kosiarkę po osi wschód-zachód, a raz północ-południe. Najlepiej zaczynać zawsze od krawędzi trawnika i posuwać się wzdłuż linii prostych do krawędzi przeciwległej. Dobrze jest kosić na zakładkę, czyli tak by kołem najeżdżać na pas już ścięty, by nie pozostawiać fragmentów niedokoszonych. Po koszeniu. Pokos można pozostawić na powierzchni trawnika tylko wtedy, gdy tniemy regularnie i skracamy o niewielkie fragmenty liści albo gdy używamy kosiarki z funkcją mulczowania, czyli rozdrabniania. Gdy ścięte źdźbła są młode i delikatne, szybko ulegają rozkładowi i nie wpływają niekorzystnie na wzrost darni. Natomiast jeśli ścięliśmy kwiatostany, łodygi i stare źdźbła, trzeba jak najszybciej usunąć je z powierzchni trawnika, bo rozkładają się wolno, powodując powstanie filcu, zbitej warstwy pędów, rozłogów i liści, utrudniającej dostęp wody i powietrza do korzeni. Jesienią murawę trzeba bardzo dokładnie wygrabić drucianymi, elastycznymi grabiami, by usunąć nierozłożone resztki. To już wszystko. Zapraszam do komentowania.
Napiszcie, jakie macie swoje doświadczenia w pielęgnacji trawnika. Czy zgadzacie się z wszystkim, co było tutaj powiedziane? Zapraszam do subskrypcji kanału. Na pewno będą się jeszcze pojawiać filmy o podobnej tematyce. A na razie dzięki za uwagę. Cześć!